Dzień dobry, z tej strony Pizza, to jest Let's Play Rain 3 Hodlum Havoc na Game Boy Advance, więc na początek synchronizacja dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i lecimy dalej. A co tu mamy? Metalworks, tu już byłem. Czy tu byłem? Magma Mayhem 2, o nie, nie, nie! Nie to! Mam coś jeszcze? Tutaj? Może jednak... Co? Tu już jest poziom bonusowy, tak? To na górze coś jest? Nie. A zobaczmy ile... Jestem ciekawy, ile mi jeszcze zostało. Dobra, czyli tu nie wchodzimy jak na razie. Więc jeden. Uczmy się liczyć z pikselem. Jeden było jak na razie. Jeden cały czas jest. Czyli jeden. Okej, więc... Czyżby po tym poziomie... mógł... już iść sobie z tej gry? Już na zawsze? Dobra. Worth it. Chyba, że to jest po prostu jeszcze za... Holy shit. Dobra, tu przynajmniej nie mamy błędów graficznych. Na szczęście. Holy heck moly! Aha, my tu mamy jeszcze ograniczenie czasowe. Świetnie. Jak dla mnie bomba. Kapitan bomba po prostu. Cia. No i jak oczywiście najlepiej zacząć wyścig, chociaż póki co, to muszę wam przyznać, że wyścigi to są akurat mój ulubiony jak na razie typ... mój ulubiony jak na razie typ poziomów tutaj. Tak się wam przyznam. I nie ma lepszego w tej grze. Przebija poziomy w stylu platformowym niewyobrażalnie bardzo. Dobra, tutaj małe skakanie, dobrze, że nie mamy glitchów graficznych. Ogólnie to stwierdziłem sobie, że zobaczę jak to wygląda na PSP, te poziomy. Nie ma takich glitchów jak były za pierwszym razem, kiedy grałem na PSP, wiadomo. Czyli w pierwszym odcinku. Otóż był taki glitch graficzny, że po prostu wszystko było przesunięte. Oczywiście kolizje były w tym samym miejscu, ale wszystko inne było... było przeniesione. I no, dosyć trudno mi było nawigować, ale jakoś się nie udało, bo nie przeszedłem jeszcze tamtego poziomu i widzę, że dobrze wybrałem. Aha, świetnie, zarobiliście 2 na 10. Szkoda, że nie zaczynamy od tego etapu, gdzie skończyliśmy. Nie, no serio. To odbijanie jest spoko, bo mi przynajmniej wytraca prędkość. Co jest bądź cała. Bardzo pomocne czasami, żebym no przypadkiem się tutaj nie zagapił i nie poleciał na YOLO w lawę. Aha, cały czas zahaczam o lawę w ten ostatni sprite jej. Ja mogę tu jakoś skakać. Nie no, zginę już sobie po prostu. Fuck my life. Dobra, kontynuacja kolejna. Już któraś z kolei. Bo wiem, że już chyba śmierć miałem 32. W chwili nagrywania tego mojego filmu Tele Kapper zliczył, więc 32 śmierci. Było. Nie wiem jak następnym odcinkiem, który dopiero teraz się wstawi, czyli w sobotę. Bo teraz to nagrywam w sobotę i do wystawienia tego filmu jest jeszcze jakieś 5 godzin. Dużo wiem. A no cóż. Taką sobie godzinę wybrałem, 16, no cóż. Bo szczerze powiedziawszy, kiedy się zastanawiałem też, żeby nie zmienić tej godziny na przykład 15. A stwierdziłem, a już dobra, niech też 16 zostanie.
Może, możecie coś o tym powiedzieć. Czy chcielibyście, żebym zmienił tą godzinę? Jakąś wcześniejszą lub późniejszą? Chociaż jak na moje ta 16 pasuje. Ale to wam musi pasować, nie mnie. Ta godzina, bo jak dla mnie te godziny wstawiania to jest wszystko jedno. Aha, no i znowu mam te dwie. Te dwie kulki życia. Kurde, jak tak dalej pójdzie, to po prostu się zdenerwuję kiedyś i po prostu powiem sobie chrzanić to. Ja sobie wpisuję cheat na nieskończoność życia. Jasny gwint. A najgorsze jest to, że nie mogę sobie po prostu zwolnić i jechać poprawnie, tylko bo mnie goni czas. O, albo cheat na nieskończony czas. To też jest dobre. Tylko w takim wypadku to bym musiał przerwać nagrywanie i wszystko sobie załatwiać. A nie wiem, jak się tutaj dodaje cheaty do tego emulatora. W sumie nigdy się nie bawiłem w dodawanie cheatów do emulatoru. Jestem prawilny. Jak już chcę coś cheatować, to ja... Szczerze, ludzie... Ja zwykle w grach nie wpisuję jakichś cheatów czy coś, chyba że już naprawdę szlag mi trafi. Najczęściej próbuję glitchować. Polecam ogólnie. Jest na przykład lepsza satysfakcja, jak znajdziecie jakąś inną drogę do poziomu, niż po prostu sobie wpiszecie jakieś kody albo zhakujecie grę tak, żebyście startowali w tym poziomie. Świetnie, odbijacie mnie nadal w tą cholerną lawę. Zapomniałem, że mogę mówić spokojnie słowo cholera. Bo zapomniałem, że to nie jest przekleństwo. Aha, nie mogę zrestosować poziomu. Boże, już się przyzwyczaiłem do Sonika. Ja tu staram się pod kątem 90 stopni, to jest bodaj 45 stopni, tak żeby mnie wybiło dokładnie w tym samym kierunku, ale nie, po co? Po co? Przecież mogę mniej, przecież normalnie bym mógł mniej życia stracić, ale tak to po co? Przecież ja nie mogę tracić mało życia, ja muszę całe życie stracić. Serio? You're fucking kidding me. Gdyby się to chociaż jakoś łatwiejsze robiło, to nie miałbym w ogóle żadnych ale jakoś to się nie robi w żaden sposób łatwiejsze. A jeszcze lepiej, to się robi trudniejsze coraz bardziej z jakiegoś powodu. To nie jest to fajne. No skupienie właśnie osiągło, nie wiem co osiągło. Próbuję jakoś komentować, ale ja już tak cicho mówię ze względu na skupienie. Żebym i się skupiał i mógłbym jeszcze mówić do was. Bo jak tak się będę skupiał, to ja w końcu tutaj kupę zrobię. Ach, humor. Gówniany humor zawsze na propsie. Dobra. Przynajmniej teraz jest... To są dla mnie nowe tereny. Jestem w trzecim okrążeniu. Uff. Nie. No nie. Dobra. Ale jest... Robi się coraz łatwiej. Praktyka czyni mistrza. Nie wiem, czy to jest w ogóle... Nie, dosłownie, nie wiem, czy to jest właśnie takie prawdziwe przysłowie, to praktyka czyni mistrza, ale no, wydaje mi się, że jest. Wszyscy to powtarzają często. Mogę sobie umrzeć. Poddaję się. Chcę jakoś przeliczować, nie.
Muszę znaleźć jakieś glitche na temat tych okrążeń. Czy jak w Mario Karcie mogę sobie jakieś okrążenia pomijać. Wiesz co, ja najlepiej będę omijał te bampery. One mi tylko tutaj robią bardzo... Bardzo kuku mi robią. Ło! Okej. Okay. Jest jak na razie ok. Staram się nie kłócić. Póki co moje starania przychodzą na dobre. Co z tego, że kolne w głowie przez cały czas, ale na szczęście nie mówię tego głośno. To jest mała, bardzo dobre. Czy nie kłócę bardzo głośno, żeby tutaj jakichś ludzi nie uczyć przekleństw, jakich może nie znali. A to, że ludzie znają przekleństwo, to ja wiem. Ja nie chcę ich po prostu uczyć nowych. Świetnie. Jest bardzo fajnie. I co jestem spokojny. Ale niezbyt mi to obchodzi. Zaraz będę pokazał mój gniew bardzo, bardzo źle. To się bardzo, bardzo źle skończy. Może i nawet dla mnie. Bo ta gra coraz bardziej mnie wynerwia swoją głupkowatością. I swoim debilnym silnikiem. W ogóle swoim do dupy gliczami. Nie polecam. Okej. Okay. Lecimy, jedziemy. Wszystko jedno. Wszystko mi już jedno na tym etapie gry. Już mam po prostu doprechę po tej grze. Oczywiście musiałem wpaść w ogóle ostatnią, jak zawsze. Teraz oczywiście ostatnia część poziomu. Nie sądzę, żebym zdążył w ogóle do mety. Ja cóż, no postaram się. Nie ma tego złego, co mi na dobre nie wyszło. Poza tym, że mój gniew nie jest zbytnio dobry. A w szczególności dla mojego ciśnienia nie jest zbytnio dobry. Z tego, że nie mam problemu z ciśnieniem, ale po tej grze będę miał. Ale staram się nie mieć. To jest najważniejsze. Staram się nie okazywać gniewu, przez to nie mieć skoków ciśnienia. Moje serduszko przypadkiem nie wbiło z mojej klatki piersiowej, bo stwierdzi nie, jak to chrzanie wszystko. Ta gra jest zbyt denerwująca i nie przychodzę z tego już nigdy więc. I dziękuję za uwagę. Tak naprawdę jest! Udało mi się! Okej. Okay. Emocje ochłonęły już. Jest wszystko okej. Okay. Jestem spokojny, więc dobra, dwa poziomy. Razor Slide. Czyżby to było to, o czym myślę? Zobacz, intruz! Wznieść alarm! To Rayman, powiedz brzytwo problemu, szybko! Uwaga, Rayman jest na statku. Zostawcie go mnie! Okej. Okay. Czyli to jest... jeden z ostatnich poziomów. Przed oczywiście finałowym bossem. Którym nie wiem czemu, ale znowu będzie Grolgot. Tak. Z jakiegoś powodu tak sądzę, że to będzie Grolgot. Oczywiście. Serio. Okej. Okay. To nie jest aż takie trudne, jak się może wydawać. Pewnie teraz pożałuję moich słów. Okej, okay, wystarczy wiedzieć, co się robi. Ale jako już ja nigdy nie wiem, co się robi, to będzie dupa. Okej, czyli tu nie miałem iść. Gdzie mam iść? Ja się tak teraz na serio pytam. O! No goddammit!
Założę się, że oczywiście nie będzie aż... Dobra, chrzanić to... Dobra, ja na razie jestem spokojny. To jeszcze nie jest stan, w którym ja dostaję białej gorączki. A bądź co bądź już... Parę razy się tak zdarzyło, przyznam. Znaczy nie, że dostałem białej gorączki, ale że byłem w stanie jak z białej gorączki. Uff. Kontynuacji. Nigdy się tak bardzo nie cieszyłem z kontynuacji. Może po moim głosie tego nie słychać, ale... Naprawdę jestem ucieszony. Takiego obrotu spraw się spodziewałem, żeby nie było. Dobra, spoko. Skupienie sięgnęło zenitu. Dobra, zaraz ciebie uwolnimy, mój koleżko. First fist! One hit! One punch man! Nie! Serio. Jestem jak one punch man. Od lat chcę oglądać. Ja nie oglądałem. Muszę w końcu zobaczyć. To jest jedne anime, które mnie praktycznie nie zaciekawia, a po prostu chciałem zobaczyć, o co w tym chodzi. A jeszcze go nie obejrzałem. Kurwa, znowu to samo, zapominam cały czas o tym fioletowym lumku. W tym fioletowym lumie zapominam cały czas. Dobra, ma w dupie cutscenki, ja chcę po prostu tu przejść. Ja po prostu chcę przejść tą cholerną grę. Żebym nie musiał do niej już nigdy więcej wracać i sobie później po prostu przechodzić Rayman Hoodlum's Revenge. Dziękuję za uwagę. Hoodlum's Revenge jest fajną grą, nie trudną, aż tak bardzo. I przy niej nie rage'uję, ale nie rage quituję. To już tym bardziej. Mi ogólnie jest fajniejsza, bo jest prawie że w 3D. Dobra, teraz są dla niej nowe tereny. Dobra, wystoprocentowana jedna część poziomu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek się to zdarzy. Ale okej. Okay. Teraz jesteśmy... Teraz przynajmniej mamy takiego super duper checkpointa. Aha, spoko. Dobrze, w miarę... Szybko się ogarnąłem. Dobra. To była taka hamowa. Kto nie ryzykuje, ten nie ma... Cały czas... Uff. Teraz idziemy tam, bo ja chcę po tą klatkę iść. Klatka zawsze spoko. Szkoda, że mi nie dodaje życia w żaden sposób. Bo po co? Po co? Serio? Dobra, to już zginę, bo nie chcę mi się z jednym życiem leść. Po to, żeby zginąć. Uuu.
Dobra, ja jeszcze w tym odcinku chcę ukończyć tą grę. A jak nie w tym, to przynajmniej w następnym. Jeżeli w tych dwóch odcinkach nie ukończysz tej gry, to już ją to ja zawieszam z niej serię. Oficjalnie to mówię, ja zawieszam z niej serię. I zawieszam ją tak jak Modigo Iname. Czyli po prostu już nigdy w życiu nie będę kontynuować tej serii Foch. Tam się nie da lecieć. Tam się po prostu nie da tu lecieć. Tam się najzwyczajniej w świecie nie da dolecieć. Żebyście jakbym z tej platformy spróbował. To brzmi jak plan. Serio, muszę tam użyć helikoptera? No nie domyślał. Nie domyśliłbym się. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że gra mi nie pokazała, że to jest potrzebne. Ja nie mogę. Ja już jestem za stary na takie rzeczy. Ja nagrywam różą panterę. Ja chyba nie będę nagrywał Ratchet & Clank'a dzisiaj. Ja sobie po prostu usiądę do różowej panterki mojej kochanej i będę się cieszył z tego. O Boże, checkpoint. O Boże, życie. Co? Nie. Gdzie był? I teraz się ja poważnie pytam, gdzie był checkpoint? Fuck, ten świat. A że przypadkiem... Nie mogę zagrabić. Okej. Ja naprawdę co robię? Ja naprawdę przychodzę z tą grę. O Boże. Wreszcie zauważyliście, że gram jednak na emulatorze. Zawsze się bałem, że wyrąbię mi po prostu wtedy grę. A się okazuje, że jednak nie. Znaczy grę, nagrywanie mi wyrąbię. No się okazuje, że nie. No ja to ciche co. O mój Boże! Dobra. Udało ci się, Rayman. Brzytwo brody... Chce ci... Nie wiem, utrudnić czas. Nie co. Spoko, stary. Serce starożytnych? Grolgot! No oczywiście! Okej. Okay. Poznałem twoją technikę. A co się nagle okaże? A jeszcze tak walka z refluksem. Okej. Okay.
Pewnie tego nie przejdę za pierwszym razem, a warto spróbować. Okej. Okay, GG. Dobra. God damn it. Okej, czyli nie za pierwszym razem, ale już wiem, co tutaj robić. Będzie teraz okej. Okay. Tak? Jak on... On mi zabiera 2 punkty życia? Czy ja dobrze zauważyłem? Ale że kastinki żadnej nie było, to jest dziwne. Spoko. Spoko, dobra, on teraz się tutaj po prawej pojawi. Zacznie mi robić jakieś kamehameha. Dobra, ała. Dobra. Już znam jego taktykę. Już wiem, co robić. Okej. Okay. Ała. Jasny glinic. O kurde, udało mu się. O jeny. Błagam, powiedzcie mi, że to jest ostatni boss. Że to już nigdy więcej. Ale na serio, już nigdy więcej. Aha, to teraz nie ma tego. Takiego super... Tej super duper bomby. Okej. Okay. Okay, czyli mogę równie dobrze nad tymi górnymi przeskakiwać, jak i po prostu kucać. To jest przydatna informacja. Wow. Spoko. Ja sobie tak zrobię, teraz tak. Aha! Ła. Dobra. GG! Co? Ej, i teraz mi jeszcze powiedzcie, że ja muszę to za każdym razem tak przychodzić. Ej, to mi właśnie przypomina... It looks like a homing shot! Taka, powiedzcie mi, że ja nie muszę przechodzić całej walki od nowa. Aleluja! Ojen, dobra! Tak się teraz zabawimy przez pobrady, tak? Dobra, to jest trudniejsze niż się wydaje.
Dobra, czyli mogę sobie umierać praktycznie ile chcę. A to jak już wykorzystam te życia, to już... Spoko. Spoko. Jeny, cały pad od GameCube jest spocony. Aha, świetnie! Świetnie, że wystarczy jeden strzał i ja już nie żyję. Jak w życiu prawie. Ale tak tylko prawie. Okej, tym razem wielca dostał. Albo między nogi, jak to woli. Spróbuję dźwięki. To jest trudniejsze niż się wydaje. Okej. Byleby nie dostać. Oż ty w mordę! Nie, jaka hamowa! Ja pierdzielę. Nie wierzę aż. Dobra, ale mam już przynajmniej jakąś tam taktykę na te rakiety. Mniej więcej. Ale no, przynajmniej lepsze to niż nic. No nie, serio! Nie, ja w tym odcinku przechodzę tego bossa. Mam to w pupce. Może ten odcinek nawet być godzinny. Mam to w pupie. Ja robię dzisiaj tego bossa. Żeby zakończyć tą serię Once and for All. W ogóle w tle mi taki Bowser jest, tak jakby. Taki semi-Bowser. Ty mi by się ucieszył. Wiecie, Timmy to jest ten od NES-a. Więc... Jasna cholera. Więc powinien chyba lubić Bowsera. Albo go nie lubił, bo przecież to jest wróg Mario. Więc nie wiem, nie wiem. Jeżeli to oglądasz, Timmy, to wypowiedz się na ten temat. Lubisz Bowsera? Nie lubisz. W ogóle, czym ja jestem? Jestem w jakimś samolociku takim heheszkowym, czy... O co tutaj biega? Czy może jestem w jakiejś... Nie, to wygląda jak ta rakieta z Raymana dwójki, ale... No bardziej mi to... Jasna cholera! Ale bardziej mi to przypomina... Tom. Jak to się nazywało? Bardziej mi to przypomina... I wcale teraz nie ziewam. Bardziej mi to przypomina... Łódź podwodną. Fakt faktem, że nie ma szklanej obudowy na tlen. A jak wiem z Raymana dwójki, to Rayman potrzebuje tlenu. No cóż... W sumie to będziecie mogli to poznać na nowo. W Newbornie. Raymana dwójki. Dobra, do it. Do it, man. No nie! Ale mówiąc do it, nie miałem na myśli rakiety. I so fucking wanna kill some. Mój rage narasta coraz bardziej, ale spokojnie. I nie!
Ale Heart of Ancients nie będzie przypadkiem grobowiec starożytny? Czekajcie, ludzie, muszę się napić, bo to jest po prostu przerąbane. Ja tu albo zaraz stracę głos, albo ja tu zaraz po prostu rzucę panem o ziemię i tyle będzie. Albo nie wiem, co ja zrobię teraz. To też jest jakaś opcja. Więc ja już tutaj sobie piję. Zdrówko. Jest to sok cytrynowy, jakby ktoś chciał wiedzieć. Różnica to jest między sokiem z cytryny. Od razu mówię. Znaczy, w sumie na popitkę bym też mógł sobie pić sok z cytryny, ale po co? Szkoda cytryny. Lepiej ją jeść. Jasna cholera. Aha, uderzyłem łącznie z tą rakietą. I will do this. Albo zrobię save state'a, po prostu dokończę jutro i, czyli w niedzielę, i zrobię to. Po prostu dokleję do filmu. Oczywiście, this isn't even my final form, klisze. Okay, GG. Aha, w sensie... Dobra, dobra, nie, ja jestem spokojny, ja jeszcze jestem spokojny, spokojny, ja jestem jeszcze spokojny, no. O, jest jeszcze okej, I'm okej. I'm okej. I have to... Just do it! Just do it! This is so easy! Do it! Do it! Just do it! And make my dreams not only be dreams. Just do it! I just want to do it. Okay. Let's get this shit started. Przepraszam, że się nie odzywam, ale to już jest mój jedyny wybór.
Na serio, to jest przesrane. Żeby się nie wnerwiać przy czymś takim. Mówicie jakiś Kaizo Mario, czy coś w tym stylu. Chyba tu mówicie jakiś, nie wiem, I wanna be the guy. Ale te wszystkie gry to są easy w porównaniu do tego. Te gry to są po prostu easy. Jeżeli teraz to przejdę, to po tym let's playu będzie Undertale. Jeżeli teraz w tym znaczy w tym momencie. Jeżeli przy tej próbie przejdę, to będzie następnym let's playem Undertale. Więc następnym razem zobaczymy się w Undertale. O Boże. Tu jest tata. Tata wrócił. I Rayman też. I tak, oto wasz ojciec... I tak, oto właśnie waszemu ojcu udało się wystraszyć Mrocznego Luma i wszyscy żyli szczęśliwie. O, tak, prawie zapomniałem. Rayman trochę tam pomógł. To mogło trochę dłużej potrwać bez niego. Bardzo dobrze, tato. Wiedzieliśmy, że mogło ci się to udać. O Boże, udało mi się! Udało mi się! I fucking did this! Ludzie... Jak obiecałem, tak się stanie. Następnym let's playem... Po tym, rzecz jasna, będzie Undertale. Więc co mogę powiedzieć dalej? Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć! Pa, pa!